Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry SWOT 4 mapy dodatkowe. Moi drodzy, wracamy do produkcji gry SWOT 4. Przechodzimy sobie do kolejnej misji, którą będziemy rozgrywać w klimacie arabskim. Mamy tutaj do dyspozycji obszar złożony z bardzo prymitywnych budynków. Mapa, na której będziemy działać, jest bardzo podobna do tej mapy, którą działaliśmy kilka miesięcy temu. Jest ona o wiele trudniejsza, z tego względu, że mamy o wiele większy obszar, o wiele więcej pomieszczeń, gdzie mogą się podejrzani nam chować, o wiele więcej podejrzanych i podejrzanych doskonale uzbrojonych. Moi drodzy, tutaj będziemy mieli oczywiście podejrzanych z kamizelkami, w związku z tym oni są już doskonale przygotowani do naszej obecności. Podejrzanych jest bardzo dużo, w związku z tym misja naprawdę nie będzie do wykonania łatwa. Mam nadzieję, że tę misję uda mi się wykonać w pojedynkę do samego końca, a jak mi się to uda i czy mi się uda, zobaczymy w trakcie odcinka. Ja już stopień trudności tej misji już ma tutaj odbicie w moim ekwipunku. Wziąłem sobie dodatkowo broń poboczną. Standardowo 3 granaty błyskowo-hukowe, gaz zawiący, światłowód, C2, hełm, kamizelka lekka, gazu pieprzowego nie wziąłem, ponieważ tak naprawdę nie wiem, czy tu w ogóle będą cywile, a przede wszystkim chciałem mieć jak najwięcej granatów. No a broń boczna, oprócz paralizatora, no mi się tutaj przyda, tak? Niestety nie można wziąć broni bocznej i paralizatora, więc zrezygnowałem z paralizatora na poczet broni bocznej ze względu na to, że tutaj pocisków może mi po prostu brakować. Ja się jeszcze zastanawiam, czy nie wziąć ładownicy, ale mam nadzieję, że ładownica mi aż nie będzie aż tak bardzo potrzebna. Zostaniemy na tej broni bocznej i oby pocisków starczyło mi do końca rozgrywki. Także co, słuchajcie, zabieramy się do pracy. Przede wszystkim rozglądamy się, patrzymy, gdzie my tu jesteśmy. My tu się znajdujemy generalnie na wejściu do tego, można powiedzieć, osiedla. Arabskiego osiedla. Tak jak widzicie, cały ten obszar, który teraz jest przed wami, będzie się już przewijał nam przez całą rozgrywkę. Ja tutaj będę się musiał na każdą stronę rozglądać i nie wiem, gdzie będą znajdowali się podejrzani. Ta cisza przed burzą też, słuchajcie, nie zwiastuje tutaj niczego dobrego. Mam nadzieję, że ktoś mnie tu. Aha! Hands in the air! Get down! Już mnie skubany tutaj zauważył. Drop the gun! Fuck you! Proszę bardzo, trzech podejrzanych. Poczekamy sobie na niego. Podejrzał. Police! Drop your weapon! Shit! No właśnie, zobaczcie, ciekawa sytuacja. Okej. Okay. Drop your weapon! Get those hands up! Stop him! No cześć. Jeszcze mi jeden pan wyskoczył. Jeden do mnie celuje, drugi mi wybiega, drugi mi celuje. No powiem wam, że naprawdę nie będzie tutaj na tej misji łatwo. Tym bardziej, że oprócz tych terenów, tutaj jak widzicie, otwartych, które mamy przed nami, jeszcze mamy różne w tym miejscu wnęki, za którymi także mogą być podejrzani. Oż ty. Jeszcze zapomniałem przeładować. Ten też do mnie strzelał, więc swobodnie mogłem go zabić. Generalnie miałbym. Strzelił, skubany. Generalnie miałbym nieregulaminówkę, ale nie tym razem. Ze względu na to, że on już do mnie strzelał z wychylenia, ten podejrzany wyraźnie do mnie strzelał. Więc tutaj mogłem odpowiedzieć ogniem już, bez względu na to, czy on zmieniał pozycję, czy on uciekał. Jeden podejrzany mi się poddał z prawej. Tu jesteśmy generalnie bardzo odsunięci na tej otwartej przestrzeni. Ale wiecie co, no ja w sumie nie mam tutaj innego wyjścia, jeśli chodzi o przejście, to znaczy mam inne wyjścia, mógłbym iść drugą stroną, ale wcześniej czy później i tak będę musiał tutaj dotrzeć. Więc myślę, że nie ma sensu się tutaj ukrywać, tylko po prostu najpierw zrobić ten teren zewnętrzny, no i zobaczymy, jak będzie później. Już tu widzę jednego pana, który mi stoi. Run! Drop the gun! Do it now! No! Okej. Okej, okay. I teraz już jest sytuacja bardzo groźna, dlatego że ten podejrzany do mnie cały czas będzie mierzył. Wiecie co, zrobimy to w ten sposób, że ja sobie te drzwi zamkniemy i poczekamy na niego, dlatego że no on mierząc, już wiedząc, znając naszą obecność, to bardzo łatwo nas może ściągnąć podczas skanu. Teraz się uspokoił. Mam informację, wygląda bezpiecznie. O ile to się uspokoił ten podejrzany, który mnie widział. Police, drop your weapons! No! On już tutaj oberwał, jest ranny. Okej, okay, udało nam się go dobić. Nie wiem, czy będziemy sprawdzać sobie od razu tą górę.
tu gdzieś podejrzany mógł się nam jeszcze inny schować. Mógł. Na balkon na razie nie będę wychodził, bo tu mamy chyba balkonik. Te balkoniki zrobimy później. Tak jak wam powiedziałem, najpierw spróbujemy sobie wyczyścić ten zewnętrzny. Oblecimy ten obszar działań dookoła. Jak sobie sprawdzimy, dopiero będziemy zajmować się czyszczeniem pozostałych pomieszczeń. Może to nie jest, słuchajcie, pomysł najbezpieczniejszy, dlatego że generalnie logika podpowiadałaby nam, żeby sprawdzać sobie segmenty po kolei, nie robiąc tego bardzo chaotycznie. Natomiast niestety, ale... Oj, tu nerwowo zadziałałem. Tutaj nie powinienem strzelić do tego podejrzanego, bo on już nam się poddał. Natomiast, no nie byłem pewny... No zestresował mnie, tak? Chłopak mnie zestresował, szczególnie jeśli jest przodem do nas odwrócony. Gdzieś słyszałem podejrzanego. Aha, mamy go. Ucieka. Ucieka, wyraźnie go było słychać, jak ucieka. Gdzie nam zjadł? Na lewą stronę. Prawa wygląda na czysto. On do nas również celował, więc również nie miałem skrupułów przed tym, żeby go... Żeby go zabić, kolejnych dwóch podejrzanych strzeliło serią. No powiem wam, nie jest ciekawie. Nie jest ciekawie, zastanawiałem się, czy ja dobrze zrobiłem, że nie... On the ground, now! Get down! Hands in the air! Drop your weapon! Get those hands up! Wychylenie. Police! Put your hands up! Ale generalnie za rogu patrzy, więc... Jeśli podejrzany chowa się za rogiem, też nie zawsze można odpowiedzieć ogniem. No zapraszam, zapraszam panowie. Jeden nam wbiegł. Drugi. Police! Get down now! Drop your weapon! No tak się nam ustawił, że w połowie za przeszkodą, no. Skubany. Drop your weapon! Get those hands up! Okej. Okej, kolejnych podejrzanych mamy. No i powiem wam, tu się robi już nieciekawie. Tu się robi już nieciekawie. Teraz widzę, że popełniłem jednak błąd. Z tego względu, że na tą misję powinienem wziąć sobie ładownicę. Podejrzanych jest tutaj ilość o wiele większa, niż się tego spodziewałem. Mam 5 pocisków w najbardziej... W najbardziej uzupełnionym magazynku, można tak powiedzieć, tak? Natomiast strzelając na daleki dystans tych pocisków, generalnie może być potrzebne więcej niż 5, tego się najbardziej obawiam. Tego pana sobie zabezpieczymy. Tam dobrze byłoby też skuć tego jednego podejrzanego, którego zostawiłem, też... Ostatni pocisk. Ostatni pocisk na niego użyłem. Dobrze, wiecie co? Ja już tutaj nie mam wyjścia. Tu już nie mogę działać sobie z bronią szturmową, dlatego że niestety, ale tych pocisków, dwa pociski to jest za mało do tego, abym czuł się bezpiecznie. W związku z tym przechodzimy sobie od razu na broń boczną. Pozostały obszar działań będziemy musieli sobie... Oszty. Będziemy musieli sobie wykonywać przy pomocy broni krótkiej. No i co panowie? Aha. A czuję, że on będzie chciał opuścić to miejsce. A jednak. Zatrzymał się. Dobra. Wiecie co? Chwilę czuję się tu bezpiecznie, więc myślę, że można by było spróbować zilustrować to pomieszczenie, zobaczyć gdzie oni są. Jeden stoi przed drzwiami. No, na C2. Tego na 12 na pewno przejmie ta C2, natomiast obawiam się, że tego po lewej nie. Dobrze, zrobimy tak. Myślę, że użyjemy tutaj granat błyskowo-hukowy. Aha! What the? Drop the gun! Do it now! You won't stop us! Don't shoot! No właśnie, troszeczkę mi się ten granat błyskowo-hukowy odbił. Wydawało mi się, że... No, siądzie mi idealnie, tak? Niestety cofnął mi się. W sumie nie wiem, dlaczego mi się to cofnął. Może pod tym kątem troszeczkę czułem. No i taka sytuacja jeszcze wyszła, słuchajcie, że niestety, ale po starym gratu przychodzimy do broni głównej, tak? A broni głównej, zobaczcie, nie mam już żadnego pocisku w żadnym magazynku i to będę miał problem, dlatego że oprócz tego, że będę musiał szybko wbiegać po ewentualnym użyciu flesza,
czy jakiegoś innego granatu, to jeszcze będę musiał. To jeszcze będę musiał przełączyć się w tym momencie na broń krótką. Kolejny magazynek wyczerpany. Sprawdzamy sobie kolejne regiony. Tutaj w tym miejscu, powiem wam, można się pogubić w tym. W tym całym obszarze. Kolejne podejrzane. Oś ty! Serio! Zobaczcie! Ledwo co otworzy drzwi, od razu seria. No proszę, trzech i tu było. Co oni tu robili, powiedzcie mi, w tym zamkniętym pomieszczeniu, no? Ledwo jednego przez okienko było widać. Trzech pozamykanych. No i jest groźnie. Jest groźnie. Już kolejny magazynek. Police, get down now! Wydawało mi się, czy kogoś słyszałem. Teraz już nie jestem tego pewny. Okej. Drzwi mi się dziś otwierają, nie będzie. Będzie ktoś chyba uciekał. Z prawej? Miałem takie wrażenie, jakby to było... Nie, to nie będzie z prawej. To nie będzie z prawej strony, ale nie mam zielonego pojęcia skąd. Police, drop your weapon! Drop the gun! Do it now! Kolejny podejrzany z prawej. Jeszcze kogoś słyszałem. Jeszcze kogoś słyszałem, nie wiem skąd. Dobrze, przejdźmy dalej. Najpierw zabezpieczmy sobie przód. A dopiero potem będziemy się wracać. Czy tutaj się zbliżam do miejsca, z którego zaczynałem rozgrywkę? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Tu mam jakieś przejście. Być może jest to przejście... Tak, tutaj już byłem. Tutaj już byłem, widać po stratach, można tak powiedzieć. Wśród podejrzanych. Okej, ten nam ładnie cały czas na kolankach. Na kolankach? Na kolankach. Na kolankach siedzi, więc nie ma ryzyka, że nam stanie się podejrzany, bo pamiętajmy o tym, że oczywiście w tej grze podejrzany może nam wstać, nawet jeśli jest na kolanach. Natomiast w tym wypadku on się nie ruszył, więc myślę, że wstać nie powinien. Tu nie przychodziłem, więc nie wiem jeszcze, co się dzieje za tymi szybami. No i oczywiście te dachy. Tych dachów naprawdę jestem... Naprawdę się obawiam. Dobrze. Słuchajcie, prawdopodobnie udało mi się obejść cały ten obszar, więc myślę, że teraz to, co będę musiał zrobić, to po prostu czyścić sobie wszystkie te pozostałe regiony, na których nie byłem. Czyli te wszystkie budynki po kolei. Będziemy musieli wejść na każde piętro, do każdego budynku, no i szukać ewentualnego podejrzanego, który gdzieś nam jeszcze po drodze został. Tutaj jest o tyle też groźny, że oprócz samych otwartych przestrzeni, okien, mamy również drugą stronę, tak? Czyli po drugiej stronie również mogą znajdować się jacyś napastnicy. Tego również się tutaj obawiam. Z jednej strony mogą nam uciec, jeśli nas zauważą. No i znowu będziemy ich szukali po całej mapie, a z drugiej strony też mogą nas zdjąć, czy my jesteśmy na przeciwległym budynku, czy my nawet idziemy ulicą. Na takich mapach generalnie trzeba mieć oczy naprawdę dookoła głowy. Wiecie co, ja sobie będę zostawiał otwarte chyba te drzwi, przez które... w których już byłem, żeby sobie zapamiętać te pomieszczenia. Podejrzenie też to jest w sumie takie, może być przydatne, a może to przeszkadzać, tak? Dlatego, że może być tak, że akurat zostawienie sobie otwartych przestrzeni da nam jakiś sygnał, że jesteśmy, żebyśmy już tu byli w tym pomieszczeniu. Natomiast może być tak, że podejrzany, który będzie nam uciekał, którego będziemy chcieli złapać, akurat będzie przebiegał przez to otwarte pomieszczenie, nie będzie musiał się zatrzymać, otworzyć drzwi, co w przypadku tej produkcji ich bieg opóźnia. Dobrze, ten budynek mamy sprawdzony, ten budynek mamy sprawdzony. Przechodzimy do kolejnego budynku. Tutaj mamy tylko dół, tu już nic nie mamy. Prawa strona do tej pory chyba była czysta. Tego budynku jeszcze nie sprawdzaliśmy, to jest nasz respawn. O ile tu można wejść? Tutaj w sumie nawet nie ma szyby, więc wiecie co? Tu sobie zlustrujemy. Zobaczymy, czy kogoś tu nie będzie widać po drodze.
Wejście jest na pięterko. Napastnika nie widzę żadnego. Zobaczymy po wejściu na piętro, czy ktoś się nam tutaj pojawi. Tu mamy takie już bardziej pomieszczenia, bym powiedział, które przypominają jakiś zamek, tak? Nie wiem, przejście schodami do jakiejś wieży obserwacyjnej. Mamy kolejny balkon. No i zastanawiam się, czy pakować się tutaj, wychylać się na ten balkon, bo tu będę narażony na strzały podejrzanych, więc myślę, że spróbujemy sobie na razie darować przejście na balkon. Obejdziemy sobie najpierw wszystkie budynki od dołu, jeśli chyba, że będę miał balkon niesprawdzony. Czekajcie, tutaj byłem, bo się zaczynam gubić. Tutaj byłem, tutaj miałem... Tak, tu był punkt startowy, okej. Tutaj już przejść nie mogę. Tutaj dotarliśmy, tak naprawdę można powiedzieć, jako jednostka w to miejsce. Ten budynek był sprawdzony, ten lewa, prawa był sprawdzony, więc teraz mam dylemat, albo prawa, albo lewa. Dobrze, pójdziemy sobie na prawą stronę. Zobaczymy sobie najpierw prawej. No i teraz myślę, że mogę w ogóle na spokojnie zbierać wszystkie niezabezpieczone bronie, składać niezgłoszone raporty, bo teraz już na spokojnie mogę się skupiać. Po drodze czyszcząc sobie kolejne obszary. Oczywiście cały czas muszę działać ostrożnie, podejrzani mogą mnie widzieć, podejrzani mogą się przemieszczać. Każdy zakątek trzeba uważnie sprawdzić, żeby nie było niespodzianki. Jak jesteśmy zbytnio znerwicowani, to już może się to, słuchajcie, skończyć niezaciekawie, z tego względu, że możemy na przykład trafić w cywila, tak, który gdzieś nam tutaj się pojawi. W tym przypadku tutaj znowu mamy kolejny balkon, chyba przejścia nie ma, więc też się nie będę pakował. No i niestety, słuchajcie, nie mam gazu pieprzowego. Uderzenie cywila z pięści będzie skutkowało tym, że będę miał punkty odjęte, co prawda nie w karach, natomiast punkty odjęte za niezranienie żadnych cywilów. Ale w tym momencie niestety musiałem go uderzyć, ponieważ on by mi się nie poddał. No mogłem ewentualnie rzucić granat, tak, czy gazowy, czy hukowy i wtedy na niego krzyknąć. W tym momencie, owszem, z reguły nam się cywile poddają, natomiast te granaty wolałbym sobie jeszcze jednak zostawić na miejsca, w których wiem, że mogą znajdować się napastnicy. Dobrze, zrobimy tak. Teraz sobie sprawdzimy to pomieszczenie. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze kogoś będziemy mieli. Tutaj już... Aha, okej, tu mamy takie pomieszczenie, można powiedzieć, zamknięte. Tu nikogo już być nie powinno. Przechodzimy sobie do kolejnego punktu, wejście na górę, czyli znowu może pojawić się kolejny przed nami terrorysta. Jak na razie mamy czysto, sprawdzamy sobie balkon. Zobaczymy, czy kogoś tutaj mamy. Balkon jest czyściutki, raczej nie ma żadnego napastnika, więc tutaj również nie będziemy się pchać na ten balkon. Wracamy dalej. Ja będę musiał jak najszybciej dotrzeć do tego podejrzanego, którego nie skułem, bo być może to jest ostatni podejrzany, chociaż powiem wam, że jest to raczej trochę mało prawdopodobne. Tutaj przechodziłem, okej, tu my czyścili, te dwa pomieszczenia my czyścili, tu był ten obszar otwarty. Tutaj zbiorę sobie tylko raport, na razie tylko z tego podejrzanego. Przejdziemy sobie teraz na prawą stronę. Sprawdzimy te regiony z prawej. Raport po kolejnym podejrzanym. Tutaj się jeszcze rozglądamy, czy ktoś nam się nie pojawi. Tego pana sobie skujemy dopiero wtedy, kiedy upewnimy się, czy tutaj nikt nic nam nie zagraża z tych budynków. Więc najpierw sprawdzimy sobie te punkty. Okej, tu nawet nie muszę wchodzić, zobaczcie, bo to mamy kompletnie czysto. Tutaj prawdopodobnie też, ale tutaj sobie jeszcze sprawdzę lewą stronę. Nie wiem, czy to po lewej stronie będzie ściana, czy jeszcze będzie jakiś napastnik. Schody, czyli tam na górę będziemy musieli niestety wejść. Nie ma innego wyjścia, tutaj już nikogo nie mamy. Dobrze, przechodzimy dalej. Wchodzimy na górę. No i tu już pełna gotowość. Na razie nie widzę. Z prawej nie widzę, z lewej mam przeszkodę. Za tą przeszkodą może się ktoś chować. Muszę być przygotowany na jakiegoś napastnika. Okej, tutaj nikogo nie ma. No i na spokojnie mogę sobie teraz zlustrować jeszcze balkon. Zobaczymy, czy na tym balkonie ktoś się na mnie chowa.
Nie, tu mamy sam balkon, nikogo nie ma. Czyli na spokojnie możemy się kierować teraz dalej. Schodzimy na dół. Te granaty zostawiłem sobie w sumie na koniec, ale może te granaty, słuchajcie, jeszcze się przydadzą. Także nie ma co narzekać, że ich nie użyłem. Tu mamy przejście otwarte. Znowu wejście na górę. Terrorystów zdjętych. Strony nam się rozdzielają, czyli mamy lewą, prawą stronę. Nie, tylko prawą. Z tym tylko, że ta lewa strona miała taką małą wnękę. Też się ktoś mógł chować, ale tuż przy skanie byśmy to widzieli. Sprawdzamy sobie kolejny balkon. Jaką mamy sytuację? No i tutaj mamy sytuację troszkę inną, dlatego że balkon nam się rozszerza. Natomiast wiecie co, nie będę ryzykował, bo tam mamy jeszcze budynki, których nie czyściłem, więc najpierw sprawdzimy sobie budynki, a dopiero potem ewentualnie będziemy uzupełniać balkon. Dobrze, myślę, że tego napastnika możemy sobie spróbować skuć. Tutaj chyba nie przechodziłem. Właśnie, tu przechodziłem czy nie przechodziłem? Chyba przechodziłem. Tak, przechodziłem. Na razie zajmiemy się tym panem. Take it easy, man. I didn't hurt anybody. Czy to jest wszystko? Nie, to nie jest wszystko. Jeszcze będą znajdowali się na mapie podejrzani. Jeśli zaprowadzić porządek nie mamy zakończony, więc jeszcze na postępu mamy. Tutaj już nie ma żadnego z tej strony wejścia. Ten obszar mamy sprawdzony, z wyjątkiem tego małego balkonu. Tam na razie nie będziemy się wysuwać. Tutaj sprawdzamy sobie teraz tą przestrzeń. Okej, tu nie ma żadnego przejścia z tej strony. Prawa strona, no i teraz pytanie, prawą... Aha, tu jeszcze mam jednego nieskutego pana. O tym panu nawet zapomniałem, bo wziąłem broń, ale nie zabezpieczyłem go. Zabezpieczamy kolejnego podejrzanego. Również to nie są wszyscy, więc również jeszcze będzie jakiś podejrzany na mapie. Teraz możemy sobie sprawdzić to po... Okej. Over here. What the hell? Tutaj nie będziemy ryzykować. Drop your weapon. Get those hands up. Police, get down now. Police, on your knees. No powiem wam, że nie spodziewałem się tego miejsca. Wydawało mi się, że tu przechodziłem, albo mnie ten podejrzany nie zauważył, albo po prostu nie czyściłem tego obszaru do końca. Ale jeszcze to nie będzie wszystko. Jeszcze znajduje się gdzieś napastnik lub napastnicy. Tu muszę uważać na tą szybę. Przejście. Aha, mamy cień. Mamy cień, tutaj będziemy kogoś na pewno mieli. Dobrze, tu już mamy wyczyszczony ten teren. Tutaj zabierzemy sobie bronię. Złożymy raport. Tutaj tą stronę już mam czyszczoną. Już sprawdzałem sobie ten region, więc tutaj się nie muszę obawiać, że ktoś mnie zajdzie. No i spokojnie teraz możemy sobie sprawdzić, jak sytuacja wygląda w tym miejscu. Mamy jednego podejrzanego, który nam blokuje drzwi. Drzwi mamy dodatkowo zamknięte, jeszcze się skubane nie dość, że blokuje drzwi, też się zamknął, tak? Upewnia się pewnie, żeby mu nikt nie wszedł. Więc pierwsze tak, musimy otworzyć zamek, chociaż otwieranie zamka przy drewnianych drzwiach to jest naprawdę karygodne, jak na grupę antyterrorystyczną, no ale słuchajcie, taka jest realistyka gry. Wiecie co, tutaj jest to taka razy drzwi, może się udać ta C2, może się nie udać, natomiast myślę, że jest szansa, że ta C2 go ogłuszy, żeby nie marnować granatów. Użyjemy sobie ładunku wybuchowego na drzwi, zobaczymy czy zostanie podejrzany ogłuszony. 3, 2, 1, 0. Dostał, więc spokojnie mogę wchodzić. Podejrzany nam się poddaje. Zabezpieczamy broń podejrzanemu. Kupujemy napastnika. What's going on? Jeszcze to nie jest koniec. Jeszcze to nie jest koniec. Jeszcze będą znajdowali się podejrzani. Dobrze, lewą stronę mamy sprawdzoną, więc tu się nie muszę martwić. Teraz tak, mam dwie możliwości. Albo przechodzimy prawą stroną i czyścimy ten kierunek, albo tutaj jeszcze się wrócimy. Czekajcie, tutaj gdzie się wracam? W sumie to nawet nie wiem, gdzie się tu wracam. Czy ja tu byłem? Nie mówcie mi, że ja tu nie byłem. Nie no, chyba byłem. Tak myślę. Tak, byłem. To było to pomieszczenie, tak. Dokładnie, tutaj już byłem, więc tutaj już nie będę musiał przechodzić. Te już pomieszczenia były sprawdzone. Tutaj pomieszczenie nam się łączy. Przejście mamy generalnie teraz tylko albo do góry, tak? Nie, czekajcie, tam mamy przejście też, czy nie? Nie, nie mamy. Tu już nie mamy przejścia. Tu jest obejście dookoła.
Więc tu już mamy ten teren sprawdzony, tu się nie muszę niczym martwić, więc albo wracam się, albo idę tędy, więc teraz sobie wybiorę może to przejście i albo teraz wracamy się na prawo. Tak, idziemy prawą stroną. Idziemy prawą stroną. Przeczyścimy sobie teraz te punkty tutaj wokół. Tutaj chyba nie ma żadnego wejścia do tych przejść. Tutaj również nie ma żadnego przejścia. Tutaj już nam się nie chowie, więc możemy się przemieszczać dalej. No i te obszary, które również tutaj nie czyściłem. Okej, czekajcie. Aha, dobra. Nie, czyściłem. Tak, tutaj. Tak, bo to te dwa pomieszczenia były. Oj, wiecie co? Naprawdę można się pogubić w tych miejscach. Naprawdę można się w tych miejscach pogubić. Jeszcze się wrócę, zobaczę, czy to jest to samo miejsce. Ale chyba to będzie to samo miejsce. Tylko przejście jeszcze mamy trzecie. Rozwidleń, rozwidelek. Tu jest naprawdę niesamowita ilość. Lewa strona, czy ja tego nie czyściłem? Chyba czyściłem. No jasne, że tu byłem. Tutaj byłem. Ten teren mamy sprawdzony. Każde drzwi mam tutaj potwierane. Tutaj chyba nie sprawdzałem tego przejścia. Wejścia, przejścia. No tu mamy drzwi zamknięte. Tu mamy drzwi zamknięte, więc myślę, że możemy się skrywać tędy. Dobrze, wiecie co? Robimy to po kolei, bo już naprawdę jestem trochę trochę zagubiony tymi przejściami. Nie będziemy kombinowali, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Sprawdzamy sobie kolejne kolejne przejście. Tutaj mamy znowu schody na górę, podejrzany niezgłoszony, zabital niezgłoszony, więc oznacza to, że jeszcze tutaj mamy pomieszczenie do wyczyszczenia. Pełna gotowość. Lewa, prawa strona, z lewej może być napastnik. Nie ukrywam, że się zestresowałem. A to tym bardziej. Maskę ma. Zdążył zwiać, skubany, zdążył zwiać. Zestresowałem się, wiecie dlaczego? Dlatego się zestresowałem, że tutaj słyszałem kilku podejrzanych. No właśnie. Słyszałem kilku podejrzanych i miałem rację. Mamy dwóch podejrzanych. Już się bałem, że ci podejrzani mnie tutaj ściągną, więc wolałem nie ryzykować. Tu jest przejście na balkonik. Delikatnie się wychylę, zobaczę. Okej, tutaj już nikogo nie ma. Możemy zabezpieczać kolejnego pana. Zobaczymy, czy to jest podejrzany ostatni. Niestety, jeszcze podejrzanych będziemy mieli. Gorzej już nas pociskami. 11 pocisków mi zostało na całą akcję. Mam granat gazowy? Nie, hukowy. Okej. Jeszcze ten granat błyskowo-hukowy mam. Także mam na to, żeby go użyć. W sumie dobrze się stało, że trochę tych granatów mi zostało. Dobrze, tutaj byliśmy, więc kierujemy się dalej. Tam nie wiem, co się dzieje. Zobaczę jeszcze przez tą szybkę. Dobrze, tu mamy tylko przejście do góry. Więc bez żadnej kombinacji nie będziemy tutaj już lustrować tego pomieszczenia. Wchodzimy schodami. Sprawdzamy, jaka jest sytuacja. Mamy balkon. Lustrując balkony też trzeba uważać, bo czasem mamy takie małe szybki, jeśli tam faktycznie byłby balkon za tymi szybkami, jeszcze możemy oberwać jakąś kulę, gdyby podejrzany nas dostrzegł. Lewa strona, prawa strona, gdzie tutaj jeszcze mamy napastnika, tutaj nie ma nikogo. Chyba nie ma nikogo. A sprawdzimy sobie jeszcze. Dla bezpieczeństwa. Dobrze, tutaj już nie ma nikogo, te drzwi możemy zostawić otwarte. Tutaj nam podejrzany właśnie tymi drzwiami wybiegł. Nawet kilku. To był strzał? Nie, chyba nie. Już powiem wam, wszędzie strzały słyszę. Dobrze, mamy kolejnych dwóch podejrzanych tutaj już zraportowanych. Przejście dalej. Raportujemy kolejnego pana, sprawdzamy, co się tu znajduje za drzwiami. Nie ukrywam, że nie czuję się tu zbyt bezpiecznie. Tu jeszcze mam niewyczyszczony obszar, ale zobaczymy, jaką mamy sytuację. Tu mamy całkowicie czysto, więc nawet nie muszę wchodzić
za tym oknem. Nie widać nikogo, aczkolwiek nie znaczy to, że nikogo nie będzie. Może ktoś tu się znajdować. Tutaj na razie nie widzę żadnego zagrożenia, więc szybko zilustrujemy sobie kolejne przejście. Tam mamy schody w dół, czy mi się zdaje? Chyba nie. Tam mamy chyba tylko jakieś przejście, jakiś zakamarek. Podejrzewam, tak, dokładnie, zakamarek, więc tutaj... A! Są jednak schody na górę. Skłowany! I to najgorsze jest to, że nie jest to skłowany ostatni podejrzany, tak? Jeszcze tutaj ktoś nam się będzie znajdował. Mamy kolejne, kolejny taras, jeśli to można tarasem nazwać. Dobrze. Do tej pory obszar sprawdzony, podejrzany, zaraportowany. Ktoś nam biega. Skubany. Drop the gun! You won't stop us. Do it now! Mam nadzieję, że on mnie nie wepchnie na jakąś minę. Bo ja tak teraz będę biegał w sumie za nim. No zobaczcie, jak mi uciekano. Szybki jest. Podejrzany jest niesamowicie szybki. Dobrze. Słuchajcie, mam podejrzanego złapanego, ale problem jest w tym, że mi zaczyna brakować coraz bardziej pocisków. Coraz bardziej zaczyna mi brakować pocisków i ja się tego obawiam. Ile jeszcze tutaj będziemy mieli napastników? Tutaj te obszary jeszcze nie sprawdzałem, za chwilę do tych obszarów sobie przejdziemy. Ten podejrzany mnie tutaj przygonił, słuchajcie, trochę. Przez ten kawałek. Aha, mamy kolejnego pana. Super. On the ground now. No, nieciekawa jest sytuacja. Co ja mam wam powiedzieć? W sumie on był idealnie ustawiony, mogłem użyć tutaj C2. Get this fucker open. No i co teraz, faniku, zrobisz, co? Będzie się dobijał. Skubany, no tak się ustawił, że teraz ani C2 trik użyć, bo jeśli użyję C2 trik, czyli otworzę drzwi, odpalę. Okej. On mi się chyba przemieścił na górę. No niestety. On mi się teraz przemieścił na górę. No świetnie. Powiem wam, wcale mi nie ułatwił sprawy. Bo teraz już kompletnie nie mam innego wyjścia, tylko muszę go ściągnąć. Ha, gdzie ja go teraz mam? Dobra, póki on mnie nie widzi i póki nie słyszę kroków, ja zlustruję sobie delikatnie róg. Ha, dwóch podejrzanych mi tu się kampi, zobaczcie. Jakbym teraz się wpakował, to podejrzewam, że niestety, ale niewiele by ze mnie zostało. Ja muszę użyć ten granat, tylko użyć go jakoś pod takim kątem, żeby on mi przed materacem nie wylądował. Bo jeśli on mi wyląduje przed materacem, to mam posprzątane. Drop your weapon! Get those hands! Police! Drop your weapon! Drop your weapon! Stinking cops! Drop your weapon! Get those hands! Drop the gun! Do it now! Drop your weapon! Trzech podejrzanych, nawet nie dwóch podejrzanych. Trzech podejrzanych schowanych jeszcze tutaj w tym zakamarku. Ja najpierw sobie tych podejrzanych zabezpieczę, trochę ryzykując. Take it easy, man. I didn't hurt anybody. Dlatego, że boję się, żeby ci podejrzani mi jeszcze tutaj nie wstanęli. Nie wstali. Entry team to talk. Any idea what this gun's cost? I okazuje się, że to jest oczywiście również jeszcze nie koniec. Nie koniec, a z pociskami jest, zobaczcie, coraz gorzej. Niestety, grantów już nie mam. Będę miał ewentualnie tylko C2, chociaż C2 na niewiele mi się tutaj zda. W przypadku takiej ilości podejrzanych. Dobrze, balkon. Na razie się nie pchamy dalej. Zgłaszam sobie raport po podejrzanym. Dobrze, tutaj mamy, okej. Okay. Z granatów się już można powiedzieć, grantów się już pozbyłem. Zostałem sam i moja broń krótka.
i w dodatku kilka pocisków. No powiem wam, hardcore. Hardcore. Teraz tak, gdzie ja mam w ogóle się kierować? Powiedzcie mi, gdzie ja byłem, gdzie ja nie byłem. Bo już naprawdę się pogubiłem totalnie. Tutaj byłem chyba, bo drzwi są otwarte. Tutaj byłem, czy nie byłem? Czy byłem, czy nie byłem? Sprawdzić trzeba. Okej, okay. Tutaj nie mamy już nikogo. Tutaj prawdopodobnie też mamy tylko chyba takie małe pomieszczenie. Dobrze, też mamy 300. Cywilów już nie mamy, więc tutaj był tylko generalnie jeden cywil. Kolejny podejrzany skuty, ten zabity albo obezwładniony. No dobra, dobra. Czyli tak, tutaj ten teren mam już wyczyszczony. Idziemy dalej. Tylko teraz, gdzie mamy iść? Tutaj nie przechodziłem. Entry team to talk. We have a suspect down. Aha, tu przejścia nie ma. Tu przejścia nie ma, tu już nie przejdziemy. Ten obszar jest zamknięty dla dalszych działań. Można tak powiedzieć, że jednostka od drugiej strony zabezpieczyła ten obszar, żeby nie uciekli, tak? Aha, schody. W sumie mogłem się tego spodziewać, że tu będą jeszcze jakieś schody. I znowu coś, czego nie lubię. Rogi, pomieszczeń, mały balkonik. Mały balkonik, ale duże możliwości. Nie dość, że z góry tutaj mogą snajpić, to jeszcze tutaj na tym balkoniku mogą przebywać, ale nie tym razem. Tu mamy czyściutko. Szukamy dalej. Tutaj już mieliśmy teren zamknięty. Dobra, tutaj. Tutaj niesprawdzony obszar, ale tutaj z tego wynika, że to będzie tylko takie małe przejście, dokładnie. Tutaj nie ma czego szukać. Tutaj składamy raporty o pozostałościach i mamy kolejnych napastników. Ja tutaj byłem prawdopodobnie. Tak, tutaj byłem. Tutaj my czyścili to miejsce, ale nie składałem raportów jeszcze. Tylko delikatnie tutaj wszedłem. Dobrze, wiecie co? Zaryzykujemy, tutaj wejdziemy na ten balkonik. Tu widzisz, że ten balkonik się trochę rozciąga, słuchajcie. No proszę. Jeden z nielicznych balkonów, który naprawdę tutaj ma całkiem ładne przejście. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy z tego balkonika sobie nie zrobić jakiegoś fajnego screena, bo to wygląda całkiem tutaj fajnie. A tutaj sobie zrobimy jedno małe zdjęcie przy okazji tego punktu. Myślę, że ten miejsce jest całkiem ciekawe. Okej, okay, dobrze, możemy kierować się dalej. Ustawimy sobie albo na ten punkt, albo ewentualnie znajdziemy jakieś lepsze miejsce miniaturki tego odcinka. Składamy raporty po kolejnych napastnikach. Tutaj raport złożony, tutaj byłem. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Co tu mnie może czekać? Tego nie wiem. Czy to jest ten obszar, który już sprawdzałem? Nie jestem tego pewny. Jeśli mnie tu nikt nie widzi, to oby nie zauważył. Lustrujemy kolejne pomieszczenie. Jeszcze słuchajcie, nie jestem całkowicie bezbronny. Tu mi się trochę oberwało w nogę już, ale oprócz tego jeszcze mam, oprócz broni oczywiście, którą mogę się bronić, jeszcze mam C2. Ale C2 niestety to już jest taki przedmiot, który można tylko użyć na określone sytuacje. Kiedy mamy drzwi, te drzwi możemy, tymi drzwiami możemy ogłuszyć napastnika, natomiast ta sytuacja nie zawsze, taka sytuacja nie zawsze nam się trafi. No tutaj jest, można powiedzieć, cały ciąg budynków. Przejście w ogóle jeszcze dalej do kolejnego segmentu. Tutaj też nie wiem, czego się mogę spodziewać. Zobaczymy w ogóle, co się dzieje za drzwiami. Tak, this is entry team. We have a dead suspect. Gdzie to nas prowadzi dalej? Aha. To chyba będzie nas, słuchajcie, prowadziło tej wieży, którą widziałem tam wcześniej. Ja się tego naprawdę obawiam. Podejrzewam, że na tej wieży może ktoś się znajdować. Może ktoś się znajdować. Wiecie co, zanim tam przejdziemy, to od razu sprawdzimy sobie jeszcze ten region. W tym regionie wydawało mi się,
że powinienem być. Natomiast czy ja byłem, nie jestem pewny. Tutaj na pewno byłem, ten początek sprawdzałem. Okej, tak, mamy skutek podejrzanego. Tak, tutaj sprawdzałem ten obszar. Sprawdzałem ten obszar, więc tu czyściłem. Dobrze, słuchajcie. Czyli generalnie chyba tylko musimy się kierować tam dalej. Nawet nie wiem, czy tam można wejść jeszcze na górę. Do tego obszaru z góry. Zobaczymy. Nie mam nic. Nie mam fleszy, nie mam gazu. Jedyne, co mogę zrobić, to zlustrować róg. I zobaczyć, co mnie czeka. Tu na razie nikogo nie widzę, też nikogo nie widzę. Myślicie, że jest czysto? Do końca czysto na pewno nie będzie. Chyba, że jeszcze jakieś pomieszczenie są, które nie, pomieszczenia, które nie sprawdziłem. Drop your weapon! Get those hands up! Świetnie. I ain't dying for this shit. Podejrzewam, nam się poddał. Jest to zawsze jakiś plus. Zabierzemy mu broń, mam nadzieję, że nam nie wstanie. Okej, dobrze, słuchajcie, tu mam czysto. Tu mam czysto i teraz jest pytanie, czy ten podejrzany jest podejrzanym ostatnim? Podejrzanym ostatnim? Tak, tak, udało się, słuchajcie, udało się. Kolejna misja, naprawdę już, powiem wam, było naprawdę niesamowicie gorąco. Ostatni podejrzany, który nam się ładnie poddał. Ja tego podejrzanego, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ja chciałem go tak ładnie zajść troszeczkę od tyłu. Natomiast bałem się tam sprawić, z tym mam w nękę i tam jeszcze ktoś może być. Chciałem podejść, bo na bliski dystans generalnie, wbrew pozorom, mamy większe szanse w tej produkcji zdjąć podejrzanego, dlatego że strzelamy celnie, na bliskie dystanse większe obrażenia dostają i podczas strzałów ogniem nie odpowiadają, dopóki do nich strzelamy, tak? Więc bliski dystans miał tutaj sprawiał, że mieliśmy większe szanse, w związku z tym chciałem to przetrzymać. No i no ale bałem się właśnie tej prawej strony, tak? Na szczęście tam się ładnie podejrzany poddał, także tutaj nie ma żadnego problemu. Dobrze, składam raporty po pozostałych panach. Tutaj raport z tej strony już był złożony, tutaj jeszcze mamy kogoś. Kilku panów, którzy leżą, jak tam z raportami, raporty, wszystkie trzy bronie. No powiem wam szczerze, tych broni tutaj będę musiał, to troszeczkę poszukać. Myślę, że nie będę na sam koniec już tych broni tutaj biegał z tymi broniami. Nie ma to najmniejszego sensu. Jeszcze zobaczę tutaj, ale tutaj sprawdzałem te punkty. Dobrze, myślę, że zakończymy sobie na tym kolejną rundę. Zobaczymy, jak wygląda wynik końcowy. Na pewno nieregulaminówki raczej nie miałem. Nieregulaminowych punktów raczej tutaj nie było, natomiast będzie obniżony wynik za zranienie cywilów. Zobaczcie, 71 punktów, pięknie, bez punktów karnych, 40 podejrzanych. To jest naprawdę niesamowicie duża ilość jak na grę w pojedynkę. Tutaj mamy w celach niezranionych żadnych cywilów punktów 0, powinno być 5 za to, że niestety, ale uderzyłem cywila z pięści. W związku z tym ten wynik jest obniżony, aczkolwiek runda i tak mimo wszystko wyszła mi naprawdę bardzo fajnie i bardzo solidnie. Także co, dziękuję wam za oglądanie kolejnego odcinka z map dodatkowych produkcji gry SWOT 4. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.